wiecie państwo, że zacząłem jeździć pociągami, prawda? Tak. Światowy człowiek. Pomyślałem, pendolino z Krakowa do Warszawy to taki cud techniki, że no szkoda nie skorzystać. Po co się tak tłuc z tymi drogami? Jeszcze mandat można dostać, jeszcze sobie krzywdę można zrobić, no. Jeszcze amortyzować auto trzeba, wliczać to w koszty. No i mój dzień wyglądał tak. Obudziłem się o godzinie 6. Był to dobry heavy poranek. Breathing. Był to dobry poranek. Poszedłem się wykąpać. Nie było stolca. Dobrze. Ale nie, to nie jest najważniejsze w tej historii. Pamiętacie, jak mówiliśmy, jak się Wodek burzył na tekst, że lekko stryczny to nie jest reality TV? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, to był pan Kilian bodaj. Razem ze studentami. W każdym razie, obudziłem się. Nie jest to reality show. Nie jest to cały czas, nie. To jest taki infotainment. Obudziłem się. Wykąpałem. Nigdy nas nie wezmą do żadnego kanału, nigdzie. Nie muszą, bo mamy swój. Wysuszyłem się. Do choroszczy. Prosto do choroszczy. Ubrałem się. No. Spakowałem. Chryste, potnę się. No i czekam, prawda? Wow. No i czekam. Mm-hmm. A na co czekam? Na co czekam? Na co ja czekam w życiu? Myślisz, że LEDy mogą mi wypalić oczy? Nie no, na co jak ja będę mrugał jak słońce? Na co ja czekam? Karo, na co ja czekam? Na taksówkę czekam. Zamówiłem sobie przejazd na... I zawsze... Wow, dobrze, kurwa, zamówiłeś taksówkę, czaję. No i miała być na 6:40, nie? I jest 6:43. Jestem w sketchu, kurwa. Pana jeszcze śpię. No dobra, no w skrócie, pan mi nie przyjechał. W ogóle na zamówiony przejazd. I to jaka, free jaka, now. Jaka apka? Free now. Więc to nie jest jakaś, wiesz, wydaje mi się, biedo apka. Więc ja oburzony. Ale nie jest to też iTax. Ja oburzony, albowiem 6:55 jest pociąg. I pan ma czelność o 6:43. Ja piszę tam, jedzie pan? A, i wtedy mi się pojawia nagle, że już jest mapka, że on jedzie do mnie. I gość jest stary na ruczaju. Przyjazd za 20 minut i on mi pisuje, hej, tak, jechać? Ja mówię, przepraszam, to nie jest śmieszne. Dałem anuluj kurs, szybko wbijam Ubera. Pokazuję, że będzie za 3 minuty. Ja myślę, okej, może jeszcze zdążę. Oczywiście przyjazd za 6 minut, nie za 3. Ja mu panu mówię, rura! A on mówi, dziękuję. Ziomek, to jest Prius z 2002 roku. To Corolla. Rura! Rura! Tu ledwie jedna bateria jeszcze działa. Rura, nie? Jedziemy, rura. Ale pan był super. W ogóle świetnie się z nim rozmawiało. Ja się nie stresowałem, bo się że różnie w życiu bywa. No i pan mnie normalnie dosłownie 6:54, bo 6:55 jest pociąg, na piąty, pod piąty peron, pyk, cyk, pyk. Ja zbiegam, po prostu widzę pociąg, stoi pociąg i biegnę jak na filmach. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Mówię, dobiegnę, no stoi, nie? I normalnie już dobiegam do drzwi, klikam ten psztyczek. Baton? Nie. Ja mówię, kto nie patrzy, pan w lusterka, jest jak na filmach, po prostu naprawdę klik i on... Serio? No, i pojechał, no. Jechałeś aż tak? Tak, a jechał, wow. a biegłem do niego tak... 10-15 sekund, że dobrze by chyba widzieć, że ktoś biegnie, ale tak wiem. A słyszałeś już gwizdek tego? Nie było gwizdka. Musiał być, zawsze. Czyli pewnie musiał być jeszcze wcześniej. Tak. Ale powinna być polityka, no osoby nie, biegnące nie. Z jęzorem, nie? ale jeśli wiesz, na ile pociągów by tak było... To był pociąg, jak kupowałem bilet wczoraj. No. Na który tam prawie nie było kupionych. Ale na każdy pociąg to jest, tak nie działa właśnie. Czyli nie. Uważamy, przepraszam, kolektywnie tak. Uważamy, że lepiej było na mnie nie poczekać niż poczekać. Tak. Do względu na tych wszystkich ludzi. Ale to by 10 sekund nie wszystkim zajęło. Ale gdyby tak każdy pociąg o 10 sekund opóźnił... Nie każdy, tylko ten... A, tylko ten, którym ty jedziesz? Nie, tylko ten, w którym się zdarzy, ktoś dobiega na ostatni moment. To jest każdy pociąg. Nieprawda. Każdy pociąg, przyjacielu. Każdy pociąg. Serio? Wiecie dlaczego ja tak chcę? Bo to nie jest moja wina, tylko to jest wina free now. Mi tyle mam do powiedzenia w tej temacie. No i czekamy na to. Za 5 sekund mail od free now. No. Ja już napisałem. Co napisałeś? Nie napisałem z ryja, napisałem. Dzień dobry. Chciałbym wyrazić swoje głębokie ubolewanie nad faktem, że zamówiony przejazd nie przyjechał. I załączyłem screen, że 20 minut z ruczaju i że wcześniej zamawiałem kilka razy tak i się nigdy to nie zdarzyło. Żeby wiedzieli. No słabo, tak, nie, dobrze dajesz znać. No bo to nie jest wina też samego Freena, tylko tego pana, ale też po troszku... Nie, tego pana. Ale też po troszku Freena odnośnie tego, jak... Wiesz, organizują procedury, mówię, że to jest naprawdę ważne, żeby przyjechać na czas, bo klienci się spieszą pewnie na pociągi czy coś takiego. Znaczy, straciłem te 169 zł, bo nie mogłem oddać, bo ten już pociąg już pojechał. Wiesz, że tak jest? Nie. Możesz oddać do 15 minut, czy tam ile do... Aj. Więc straciłem pieniądze. Okej. I musiałeś kupić kolejny bilet. Tak. Przyjeżdżam do tego pięknego, pachnącego miodem i kwiatkami miasta Warszawy. Wysiadam. Pachnie? Świeża bryza. Postój taksówkowy. Gdzieś stamtąd taksówkowy. Zawsze stamtąd biorę. Nie. Bierzesz mafiozów? Każdy cywilizowany człowiek ma apkę, bierze apką, zawsze się bierze nie, apką. Nie, bo te apki przyjeżdżają tam z boku. To właśnie dlatego trzeba zejść odrobinę. A no to jest trudnie. Ty wziąłeś u gangusów i krzyżysz, że się go okradli? Ziomek.
Nigdy mi tego nie powiedziałeś, że to... Kurwa, każdy wie, że stamtąd się nie bierze. To po chuj stoją! Kto ich tam wpuścił? Bo takie mają jeszcze lobby, że nie zostali wykolegowani. Przepraszam, zawsze tam brałem. Grzecznie podchodzę tam, tam jest pan wolny, a pan mi tam zawsze mówi... Do pierwszego. Dopala też peta na twojej kurce. Nie, siedzi, ogląda coś na tablecie i z wyrzutem do mnie coś mówi, że mu zawracam głowę. Jak to jest możliwe, że po jednej takiej sytuacji czekaj, ty dalej tam piorałeś taksy? No bo zawsze jeździłem i to było w tej samej cenie co Uber. Tu jest wygodniej, tu jest od razu. Też dam zarobić panom taki klasycznego formatu, takim, no, że w porządku. A mam w dupie te wasze apki wszystkie. Cała płyta Łony najnowsza. I zawsze robię tą samą trasę, czyli od dwarca, więc no tak. Wiem ile to kosztuje, nie? Mhm. Ostatnio tydzień, to dwa tygodnie temu było... To kartą. A to kartą, no będzie 5 zł drożej. No dobra. Z wami. Stary, no i a dzisiaj podjeżdżam. Mhm. Z tym panem, tu. Tak? Już tak, jesteś już tu. Tak. No. Pan mi mówi, że blikiem. Ja mówię, dobra, może... Czyli moja sytuacja jest modliwa. Może być blikiem, dobra, blikiem. I pan mówi, 64 zł. Mnie to już nawet nie śmieszyło po tej... Ja mówię, no chyba pan sobie żarty robi teraz ze mnie, nie? On mówi, ale jak to, dlaczego? Proszę pana, ja tą trasę robię tutaj cały czas i to z waszymi autami i zazwyczaj patrzę 22, 25. Nie, chcę pan, nie, proszę, już nie dzisiaj. I mówię, dam panu 30 zł. On mówi, dobra, widzę, że pan wie lepiej. Ja mówię, a ja wiem lepiej. Tak, no i przerabiam 30 zł i wyszedłem. No i wie, no i jest git.